Możemy dyskusję zacząć albo tu, albo przy tym. Jeżeli ktoś jeszcze, bo tu nam się wywiązała ciekawa dyskusja na temat. No, jest sporo lekarzy, którzy naprawdę czują się obrażeni zarzutami stawianymi, że oni są na pasku operatorów. Oczywiście swojego czasu różne koncerny i różni lekarze też mieli swoje za uszami. Pamiętamy historię z wykazywaniem za ciężkie pieniądze koncernów tytoniowych, że palenie jest nieszkodliwe. I środowisko naukowe opłacane w ten sposób za takie raporty, no, zdyskredytowało się w oczach opinii publicznej swojego czasu dość mocno. Natomiast tu problem jest to zasadniczy. Nie widać szans realizacji, moim zdaniem przynajmniej, strategii 5G i postawienia 5G w takim rozumieniu, jakim chcielibyśmy stawiać, jeżeli czegoś nie zrobimy z tymi nieszczęsnymi progami w tych rozporządzeniach. Ale ja bym inaczej, bo to jest wtórne, bo tutaj pan docent przed chwilą mówił, właściwie stawia tezę, że to nie ma sensu, nie ma potrzeby. No tak. To jest ciekawe rozwiązanie. W takim razie w diabły zostawmy się 5G. W ogóle No tylko, że w takim momencie 4G, 3G i 2G mamy to samo. Tym bardziej, stacje też promieniują. To tym bardziej, tym mocniej i dalej jest. Jak ja tutaj słyszę te wszystkie parametry tego 5G, no to jedna ciekawa funkcjonalność to są te warstwy, gdzie ja prywatność jest, będę sobie mógł postawić na jakieś tam prywatne, nie wiem, biznesowe zastosowanie, to sobie wymyślę za chwilę. Ale pozostałe rzeczy typu, że zejdę z 10 czy 15 milisekund do 1 milisekundy, a LTE się rozwinie i też w tym samym czasie zejdzie. Niemal w tym samym czasie. To jest takie trochę mylące. Jakbyśmy mieli transmisję 9600 bodów, to mówiliście, po co nam tyle, bo przecież jest niepotrzebne. No bo pamiętaliśmy, ile było 48 bodów telegrafii, czy 24? 50. Nie, ale żeby... 50. 50 bodów właśnie. Na tablecie będą przecież na wakacjach w punkcie internetowym. No to jest science fiction, jeżeli chodzi o przepustowość, no możemy oglądać cokolwiek 8K, ja potrzebuję przepustowości 50 megabitów na sekundę, 8K, a tablet mam wielkości takiej, nie? Musiałbym mieć potrzebę, a po to 8K na tablecie, musiałbym mieć potrzebę podłączenia poprzez LTE, czyli bez kabla, rzutnika, na rzucenie to na taki dym i oglądanie z odległości 3 metrów albo 2 metrów tego. Ja w 3D, hologramu, nie do końca działa ta logika, bo jednak jeżeli by mu przeniesie na rynek samochodowy, bo dzisiaj właśnie widziałem, jak się przepychał ulicą Lwowską gość w Ferrari i po prostu ta, no on może 300 jechać, silnik 500 schodzi pod maską, ale kupił sobie taki samochód, wiedząc, że tak, specjalnie nie pojeździ, tylko na razie tylko na autostradach niemieckich nie ma ograniczeń. Można przekazać taki przekaz, to będzie mówimy nawet o zwykłych telewizorach 4K, to prawdę powiedziawszy, przy mniejszych wielkościach ekranu to właśnie jest nierozróżnialne. Tylko po oko nie rozróżnia. No właśnie, oko ma ograniczenie. Ale to się sprzedaje. Ale bo to się sprzedaje. 8K też się będzie sprzedawało. Z drugiej strony płyta CD koduje w ten sposób, że to kodowanie ogranicza spektrum dźwięku, które słuchamy, dlatego że ucho nie rozróżnia dynamiki. Niech pan spróbuje podyskutować z audiofilami, którzy kupują. Kupują gramofony na jedną płytę. Nie zrobi systemu na masową skalę. Bo ja bym rozumiał takie przemysł 4K i inne rzeczy. 4.0, czy autonomiczne pojazdy. Autonomiczne pojazdy, bo to jest tego strasznie dużo. Ale znowu, musiała być taka, na przykład taki przypadek, że budujemy fabrykę i wszystko robimy w tej fabryce po LTE. No na jakiego diabła? Są inne systemy do tego typu zastosowań. Jeżeli chcę zrobić dynamiczną fabrykę, no to podciągam tam światłowód i robię sobie jakieś tam typu Wi-Fi i hotspoty i na diabła budować tą konstrukcję. Nie widzę zastosowania. Tylko, że ten sposób, sposób myślenia działał w telegrafii też. Po co nam ta głupia telefonia? Car Batiuszka, dlatego we Finlandii nie było monopolu telekomunikacyjnego, operatora narodowego jako takiego,
Bo swojego czasu car Batiuszka, bo to było jeszcze Wielkie Księstwo Fińskie, powiedział, że telefon to jest zabawka nie wiadomo dla kogo. Na telegrafie był tylko monopol państwowy, jako taki. Więc nigdy nie wiadomo, w którą to się stronę rozwinie. To te łebki, które mówiły, że te 100 megabitów na sekundę wystarczy, że wrócą ze szkoły 12-latki i zaczną się mijać filmami. Ja mam wątpliwości, że zapotrzebowanie na pasmowe nie rosło bardzo dużo. Tylko ono nie będzie rosło na użytkownika, czyli na mnie. Per użytkownika, per zagregowane zapotrzebowanie na stację bazową albo dokładnie na kilometr kwadratowy. No tak, tak, na pasmo. Nie? No z tym bym się jak najbardziej zgodził. I to będzie rosło na pewno, bo będą te wszystkie, każda spółdzielka, kanalizacja, jakaś kosz na śmieci i wszystkie inne rzeczy i ludzie i w ogóle, to nie? To będzie okulary. Ale to inteligentne miasto będzie miało. Ale to 5G jest, tego co ja tutaj słucham. Że nie jest do tego potrzebne. Nie idzie w tym kierunku. To nie zapowiadają. No nie, część jego jak widać idzie, bo to idzie ta część masowego przesyłania danych. Masowe przesyłanie danych. Masowe. To, że jednocześnie 10 tysięcy terminali obsługuje ta stacja. Ta część idzie. To jest właśnie to, o czym to Kuliński mówił, że właściwie to są trzy obszary trochę odmienne. Takie może małe dementy. Ja jestem krytyczny, jeżeli chodzi o korzyści dla operatorów, prawda? Ja nie mówię, że 5G nie ma wartości usługowych, bo ma i to co się robi, no to jednak są to ludzie z głową i oni chcą zrobić, żeby coś miało sens. Chcemy mieć pewien margines tutaj. Może być mowa o wirtualnych operacjach medycznych. O tym, że chirurg będący w Bostonie będzie operował ludzi w Warszawie. Jak pan woli w Zabrzu, no ale tutaj będą te małe opóźnienia, znakomitej jakości obraz, olbrzymiej rozdzielczości wyświetlane na ścianie. Prawdopodobieństwo, że w Bostonie nie znajdziemy kabla światłowodowego pod ręką, żeby to zrobić do Warszawy. Ale wypadek przy drodze jest to robione. Jedzie sobie karetka, w której mamy robot, bo lekarzy już tam niedługo ma nie być. Więc jest robot, który wykonuje pewne zabiegi. To jest jedno. Natomiast wie pan, komunikacja z chmurą. Gdzieś wszystko się przesuwa powoli do chmury. I tutaj szybkość dostępu do tej chmury, żeby pan nie odczuwał później. Nie, no jasne, oczywiście. Także natomiast ja tylko podkreśliłem jedną rzecz, że ja nie wiem, czy pieniądze będą z tego wystarczające. Bo tutaj wymóg, żeby jedno z założeń 5G jest takie, zresztą koledzy o tym mówili, że to jest również Puszcza Karpinowska, powiedzmy sobie. To jest Puszcza Białowieska i tak dalej. No i operatorzy w tej chwili nie mają tam specjalnego modelu biznesowego, żeby instalować, ale tam będą latały drony, które będą chciały przekazywać obraz wizyjny z tych wszystkich obiektów. Będziemy zliczać kornika drukarza, żubra i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, tu jest taka nadzieja, że ta infrastruktura będzie żyła, więc z punktu widzenia państwa czy obywateli, ja bym bardzo chciał to mieć. Tylko jest pytanie, jaki będzie model biznesowy, jeśli to się operatorom opłaci w porównaniu z tym, że mamy to LTE, które jest całkiem niezłe, prawda? Jeszcze chciałem dodać jedną bardzo ważną rzecz, bo to może takie stwarzać wrażenie, prawda? Bo my tu cały czas operowaliśmy, jeżeli mówiliśmy o przepływnościach, szybkościach, wartościami maksymalnymi. To jest tak, jakbyśmy się podniecali, prawda, samochodami sportowymi, gdzie mamy, prawda, na prędkościomierzu po prawej stronie jest 300 km na godzinę, czy 400 km na godzinę, prawda? Natomiast jeśli mówimy o wartościach gwarantowanych, czy wartościach średnich, to jest to znacznie mniej, bo to może być nawet o rząd wielkości mniej, to się bardzo zmienia w stosunku do odległości od stacji bazowej, prawda? Więc w związku z tym faktycznie, żeby mieć te przepływności, które są potrzebne na przykład do wideo wysokiej rozdzielczości, nie mówię czy HD, czy Ultra HD, prawda, czy więcej, no to musimy mieć. Poza tym myślę, że choć jesteśmy, możemy się wydawać sceptyczni w stosunku do tego, gdzie to znajdzie zastosowanie, bo to dotychczasowa historia pokazuje zarówno jeśli chodzi o moc obliczeniową procesorów, prawda? Tomasz Watson, 6 komputerów powinno wystarczyć do potrzeby całego świata, nie? pamięć, prawda? I podobnie z szybkością, bo tu jak mówiłem, od 1999 roku do dzisiaj, czyli to można powiedzieć 20 lat, to są trzy rzędy wielkości.
To są trzy rzędy wielkości. Pamiętamy te czasy oczywiście, ja to może się przedstawię. Ja przez 10 lat pracowałem w firmie Nortel, a potem przez 7 lat w firmie Cisco i tam popychamy te rzeczy. Ten marketing tak będzie. I ten marketing nie ma. Pamiętam lata 2000, kiedy z kolegą prezentowaliśmy w dawniejszym Center Telu Orange'u, że faktycznie 384 kilo w górę, no to będzie taka przepustowość, bo na pewno nikt tego nie chciał. Wszyscy kwestionowali, gdzie tam, po co komu. Sam prezes tej firmy mówił, że on sobie nie wyobraża, żeby to się wykorzystało. No z czasem, z dużym opóźnieniem, zaskoczyliśmy, ale zaskoczyło. Natomiast do czego ja zmierzam? Bo nie, że jestem sceptyczny, bo wierzę, że to się przyjmie, bo to będzie rosło. Ale wydaje mi się, że to będzie rosło z takim dużym opóźnieniem, że nie wiem, czy LTE systemy nie wyprzedzą, bo będzie łatwiej zbudować mu wszystko ewolucyjnie ten system i zrobić tą jedną milisekundowe opóźnienie i system, który umożliwi na miejscu mi robić operację. No bo wyobraźmy sobie, kiedy na miejscu operację będziemy robić? No za 2 lata raczej nie, za 5 lat może już jedną zrobimy, albo 5 na tym miejscu, nie? Podobnie z tymi dronami, które będą monitorowały na przykład granice Polski. No kiedy one zaczną latać? Na dzisiaj mamy ważniejsze problemy z dronem do rozwiązania. On jest po prostu ciężki, bateria jest ciężka i rozładowuje się błyskawicznie. I ja muszę tam postawić stację bazową, która będzie ładowała baterię, zanim niż sterować tym dronem. Więc możemy sobie futurystyczne takie, tak samo samochody autonomiczne. Według mnie najciekawszy case dlatego jest samochód autonomiczny. Ale znowu, on ma inne problemy, ten samochód autonomiczny, w szczególności. Prawne i związane z ubezpieczeniem i z tym, kto za co odpowiada i czy on ma zabić tą babcię na przejściu, czy to nie będzie tak błyskawicznie, to jest lata, dziesiątki lat do przodu. Więc doceniam chłopaków tam z Nokii i innych firm, którzy pracowicie wymyśliły, bo to wydaje się być prostsze niż te inne problemy, nie? I do tego... Natomiast to jeszcze Marek też podkreślił, to już jeszcze słowo, wiesz? Najbardziej nie wiadomo, co z tym zrobią operatorzy, bo to przewraca całkowicie do dzisiejszego modelu. I moim zdaniem nikt nie ma zielonego pojęcia, co z tym. Już nie mówiąc o regulatorach, którzy też nie mają pojęcia, ale oni na razie mają papiery, dyrektywa europejska. To jest największy problem z bezpieczeństwem, zamówienie bezpieczeństwa, ponieważ jak pan mówi na przykład, będzie slajsowane. I wyobraźmy sobie, że ktoś przejmie jeden slajs. Tak, Darknet przejmie powiedzmy jeden albo 5 slajsów i będzie poza kontrolą całkowicie. Będą robić co będą chcieli, a kto ich będzie wyłapał wtedy, z jakiego poziomu. Będzie bardzo trudno. Ja tutaj może narażę się, ale powiem tak, że czasem urzędy tu serio mówię, że jest pewna różnica między klasyczną telekomunikacją a informatyką, bo zasadniczo informatyka jest kulturą resetu i restartu. Ale to tylko dlatego, ja mogę powiedzieć dlaczego. Bo moja pamięć w tym budynku sięga mniej więcej okresu tam lat 70. i 80. jak koledzy z klapek przychodzili i mając w ręku mikroprocesor, który przywieźli z tego z zagranicy w kieszeni, chcieli zbudować mikrokomputer. My musieliśmy mu uświadomić, że oprócz tego mikroprocesora jeszcze parę innych układów potrzeba. No rzeczywiście ściągnęli. No i zaczęli budować ten komputerek. Po czym po jakimś czasie przyszli i powiedzieli, że widzisz, tutaj my wpiszemy taki program tam w własnym tym języku wewnętrznym, ale tu można symbolicznie zaadresować, symbolicznie napisać, to potem wyliczy adresy. No byli bardzo szczęśliwi, bo wymyślili makroassembler, który już był znany nam z dużych maszyn. Kultura resetu powstała z kulturą mikroprocesorów i mikrokomputerów, bo tylko tam ona występowała. W dużych komputerach resetu nie ma. To znaczy komputer duży nigdy się go nie uruchamia. Dało się utrzymać mainframe'y przez 3 lata na tak przykład, cały czas, ale chociażby dlatego, że były powody z licencją, gdzieś jakiegoś brazylijskiego mainframe'a trzymał przez 3 lata w ruch. Gdzie na początku nie była głupią koncepcją, bo jak to jest mój komputer i coś się stanie, to ja z tego włączę jeszcze raz, tak? No tak, ale to ludzie do tego przyzwyczajeni, teraz właśnie ja tu widzę to zagrożenie. Znaczy nie, to zagrożenie widzę, tak już mówię, całkiem poważnie, bez żadnych przytyków ani takich uszczypliwości. To też nie było żadnych uszczypliwości. Nothing personal. O ile chodzi o sprzęt,
prawda, to sobie świetnie radzimy i tutaj postęp prawomula, można powiedzieć, że nadal w zasadzie działa. Natomiast jeśli chodzi o inżynierię oprogramowania, no to można powiedzieć, ten postęp jest niewielki. I nie, poszedł w inne strony, w inne obszary. W dalszym ciągu z jednym z bardzo ważnych kłopotów jest po prostu błędy w oprogramowaniu, no, które nie da uniknąć. Dlaczego stąd to pytanie, no bezpieczeństwo, dlatego, że w oprogramowaniu jest mnóstwo błędów, one są i będą. Tak, ale to i na razie się nie da zrobić oprogramowania bez błędów. W momencie, kiedy ta sieć jest tak stosowana, zależna od oprogramowania, to w tym momencie pojawia się to zagrożenie. I teraz z historii, prawda, telekomunikacji, w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych AT&T, w dużym stopniu weszli już w centrale o sterowaniu programowym, już cyfrowe centrale, to są lata 70., mieli w New Jersey blackout na pół dnia z powodu wymiany oprogramowania w centralach. Z powodu po prostu błędu. Nim się wycofali, co w ogóle naruszało takie święte reguły telekomunikacji, że nie można przerwać usług, można co najwyżej przejściowo obniżyć ich jakość. Prawda? Ale żeby tak, żeby 8 godzin nie było totalnie nic. Ale żeby tam ileś godzin nie było nic, no to po prostu totalna katastrofa. Ale to wynika jakby z natury rzeczy, że są te błędy w programowaniu i tutaj sobie myślę tak, że powiedzmy administrator tych plasterków czy wycinków czy wirtualnych sieci w momencie, kiedy coś mu się tam zdarzy, to powiedzmy zresetuje maszyny wirtualne również tym niewinnym. To oczywiście super istotna. Ale tu jest wiele tych wymiarów bezpieczeństwa. Ale tak jedno słowo tylko na temat tego, w którym kierunku wydaje się informatyka idzie. Informatyka idzie podobnie jak telekomunikacja oddziela tą warstwę transmisji od warstwy zarządzania. Informatyka również zaczyna oddzielać warstwę przechowywania danych od budowy systemów, które się komunikują między tymi danymi. Czyli dane zaczynają być indywidualnie indeksowane i w związku z tym, że są indywidualnie indeksowane, ja je mogę indywidualnie swoimi własnymi podpisami podpisywać i staję się ich właścicielem i ja dbam o ich bezpieczeństwo. Rozrzucę je sobie po blockchainach w dowolnych miejscach jak chcę i w związku z tym zaczynam tworzyć systemy, które są bezadministratorskie, takie nie mają administratora, nie ma tego jakbyś tam nazywał ten, który wykradł te dane i teraz znowu ten rozwiązanie. Był administratorem, wykradł, co nie? A jeżeli ja je poindeksuję i zabezpieczę sobie sam dla siebie, sam biorę na siebie ryzyko, że ewentualnie zrobię to w chmurze. Ale właśnie problem jest chmura, bo to nie szło w chmurze. Za chmurem tak naprawdę de facto odpowiada nikt. To nie jest dokładnie tak, ale też widzę tu właśnie... To jest problem, to co bym powiedział, tak miało być złośliwe, wyszło, ale w sumie dla mnie nie jest złośliwe, bo tam nie ma resetu niestety w chmurze, chmura działa zawsze. Znaczy niby ma działać zawsze. Ale jest tak zbudowana, że ma tyle, że tak powiem... Redundancji na wszystkie możliwe. Tak, teoretycznie nie powinna paść, no powiedzmy to jest taka... W związku z tym ten temat odpada. Jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli implementujemy sieć 5G w chmurze, to operator powinien się przyzwyczaić do myśli, że musi mieć plan B i swoją prywatną chmurę na wszelki wypadek, dlatego że mamy taki bardzo długi łańcuszek zależności, prawda? I choć kupujemy na przykład nasze usługi chmurowe w firmie X, ale ta firma X jest tylko wydmuszką, bo faktycznie te usługi chmurowe dla nich robi firma Y, ale ta firma Y okazuje składa się, jest czterech innych firm. Składa się i tak dalej. A na końcu jest Gazprom. I teraz sytuacja jest taka, że może się okazać, prawda, że w ograniczonej liczbie zasobów faktycznie fizycznych te wirtualne sieci są utrzymywane i w momencie, kiedy pojawi się sytuacja wyjątkowa, trzęsienie ziemi, wymiana pieniędzy, no wiadomo o jakich sytuacjach mówię, wszyscy naraz będą chcieli więcej zasobów, bo wszyscy mówią skalowalne, oczywiście, w pewnym zakresie, bo nikt nie będzie na przykład 100 razy więcej zasobów utrzymywał na zasilanie pod parę. Tym bardziej, że będzie coraz mniej pieniędzy za usługi, zaczną wszyscy optymalizować. Zdarzy się taki przypadek. Czy Marek, problem został dostrzeżony i w tej chwili się wprowadza priorytety dla slajdów.
bo ponieważ sytuacja nie jest taka prosta, bo powiedzmy, że są cztery slajsy i my możemy nawet stworzyć, zresztą nawet w kontekście Igrzysk Olimpijskich, transmitujemy sygnał wizyjny z tego, co się dzieje, ale nagle coś się wydarzyło niepokojącego, służby chcą przejąć kontrolę nad tym wszystkim, więc w takiej sytuacji redukuje się zużycie zasobów albo wyrzuca się, powiedzmy, slajsy rozrywkowe, zostawia się zasoby na slajsy specjalne, tylko sytuacja też nie jest taka prosta, bo jeżeli ja mam na przykład smart city, który jest podsługiwany jakimiś slajsami, to ja być może muszę utrzymać minimalny poziom, nie mogę nagle wszystkiego wyłączyć, natomiast sam mechanizm slajsowy i tej interakcji z chmurą, on jest taki, że ja mam prawo nie ufać, ja mogę wprowadzić szyfrowanie, tutaj powiedzmy wartością jest dekompozycja, że ja wiem, czy tak jak pokazywałem na obrazku NFV jest infrastruktura, wiem, co mogę z tym zrobić. Niebezpieczeństwo jest gdzie indziej. Po pierwsze, slajs może zrobić każdy. No ja, nie wiem, co jest w tym slajsie. A jeszcze jak zaczniemy... Oczywiście pojawia się to hasło legal intercept. Co może zrobić? Regulacja dotyczy nie tylko radia, ale co tutaj może zrobić władza? I taki slajs być może musi być obserwowany, czyli pojawia się zupełnie inny, bo jakby ja mogę wpuścić świadomie wirusa, prawda? Ktoś może sobie świadomie poinstalować slajsa globalnego, nazwie go YouTube'em, gdzieś się poprzyczepia w różnych miejscach, no i może bardzo pięknie on wybuduje własną sieć, taką jaką będzie chciał. Natomiast jeżeli pomijając taką sytuację, przed którą oczywiście trzeba się strzec, tylko panowie, proszę państwa, jedna sprawa, to jest wszystko nowe. My dopiero próbujemy definiować, żeby to działało. Problemy, o których mówimy, one się dopiero, my wiemy, że się one pokażą, ale na dzisiaj jeszcze nie ma odpowiedzi. Problem też jest z tym, że jeżeli ja buduję, mówiłem o tych wirtualnych topologiach, że ja tam składam to z kawałków oprogramowania, te funkcje VNF-y. De facto model jest taki, że ja mogę je kupić od kogoś, ale czy ja wiem, co ja kupuję? Czy to rzeczywiście robi to, co ma robić? Czy nie jest potrzebna jakaś, czy nie jest potrzebny ktoś, kto jednak to zweryfikuje, kto będzie poza tym ponosił prawną odpowiedzialność? Projekt tego całego powinien być odwrócony pod względem bezpieczeństwa. To znaczy najpierw powinno być pomyślane, jakie elementy muszą być bezpieczeństwa wmontowane w system, a dopiero resztę się tam... Zobacz, że tak w historii techniki nigdy nie było. Nigdy się nie uczyliśmy na błędach. Niestety jesteśmy w takim miejscu rozwoju całej tej teleinformatyki, czy jak to zwał, tak to zwał, że niestety musimy zacząć od drugiej strony. A tak to przed były do tej pory samochody, a później ktoś myślał, tak, żeby wprowadzić poduszki powietrznej pasy, jeszcze do tej pory się rozwala. Teraz odwrócić to nie jest łatwo. Niedawno właśnie w tym samym miejscu, gdzie ten telefon nie działał, przez 50 godzin nie działały komórki. Żadna komórka nie działała. Ja przeżyłem na darzenie, też to przeżyłem. Brak prądu powodował, że nie ma sieci, tak? Mogę ci powiedzieć, że nie ma również przepompowych ścieków, co też było nieprzyjemne. Było to wcipnie, dlatego że lokalna kanalizacja wzięła generatory pod pachę i podpinała się pod przepompownię, żeby potem nie mieć smrodu. A operatorzy olali. Wszystko to jest prawda. Na razie próbuje się robić inaczej, że będziemy mieli ograniczone zaufanie do tych nowych obiektów, które się pojawiają. Będziemy je obserwować, bo to jest modelem DevOpsowym, że możemy ciągle modernizować to, co mamy, prawda? Tutaj mamy tą sprzeczność. Albo system jest zamknięty i jest stabilny i jest bezpieczny, albo robimy system bardziej otwarty, że jest ryzyko. I próbujemy robić taką dekompozycję, żeby ten slajs, żeby on był wyizolowany, jeżeli trzeba, tego możemy jakoś zabić. Natomiast na dzień dzisiejszy ja nie znam żadnej architektury, żadnego podejścia, które by próbowało z zewnątrz coś z tym zrobić. Co więcej, bo to się na to mówi, no to dobra, zaczniemy tutaj wprowadzać takie programy samouczące się, w końcu AlphaGo ostatnio już nawet nie grało z żadnymi graczami Go, bo byli za głupi, samo ze sobą grało tylko i wyłącznie, tylko wtedy pojawia się ten problem, to zaczynamy wprowadzać do tej bardzo płynnej, nieznanej architektury, sterujące nią oprogramowanie, o którym już nie mamy zielonego pojęcia, co ono robi. Jeden wytworzy tam dwa obiekty, jeden obiekt będzie atakował, drugi to będzie zwalczał, a myśmy będziemy mieli zielonego pojęcia. I przypomina mi się HAL 9000 z Odysei Kosmicznej, który nagle stwierdzi, że ci głupi kosmonauci nie są mu potrzebni, trzeba się ich pozbyć, bo mu przeszkadzają w pełni wypełnieniu misji. I tu chyba odpowiedź, po co nam potrzeba tyle pasma. No, przecież dobrze, jeszcze tutaj, żeby może jakoś spiąć jak z klabrą całą tą historię, bo zaczęliśmy od Shannona i od tej słynnej formuły. Ona ma drugie dno, czy jakby drugą interpretację, bo tam... Ona ma granicę.
mamy B razy logarytm, prawda? Jeden minus tak. I tam jest stosunek sygnału do szum. I z tej formuły też wynika to, że sygnał, poziom mocy sygnału ślecznego może być znacznie mniejszy niż szum zakłócający, poziom mocy szumu zakłócającego, ale jeśli mamy dostatecznie szerokie pasmo, to jesteśmy w stanie przesyłać informacje z niezbyt dużą szybkością, ale w dalszym ciągu możemy, więc w związku z tym możemy z okolic tam głębokiego kosmosu przesyłać dane. To jest druga, że tak powiem, strona medalu, jeśli chodzi o formułę Shannona. Dlatego powiedziałem, że ona jest jak E równa się MC kwadrat. Dlatego w budynku elektroniki AGH, jak się wchodzi, są dwa napisy. Na jednym jest Shannon, na drugim jest Turing. No, też pomógł. Bo mamy też ograniczenie w przetwarzaniu procesora. Dokładnie to samo. Ale na razie tu jesteśmy, wiesz, w logice dwuwartościowej, tylko nawet logiki wielowartościowych nikt nie spróbował ruszyć, nie mówiąc o jakichś rozmytych w tym momencie, a to komputery kwantowe dopiero nam pokażą. To co? Późna pora. Na szczęście sprzątaczki nas jeszcze nie wyrzucają, chociaż już mieliśmy w naszej historii, naszych grupów informatyki takie sytuacje. Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek zostało, jakby nie wychodzili, żeby wyżyć całą resztę. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim i do zobaczenia na kolejnym. Do zobaczenia. Bardzo.